Siema, tu Pyza wraz z Grzesiem. Cześć Grzesiu. Cześć. Cześć. Przywitaj się z widzami. Witam wszystkich. I drodzy Państwo, nakręcę dla Was jakiś wspólnie z Grzesiem film oto z grzybobrania. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 7.11, piątek 14.2014. I w ten piątkowy dzionek nakręcę dla Was wspólnie z Grzesiem jakiś materiał oto z tego lasu. Jak widzicie sami, jesteśmy we dwóch i zobaczymy, co w lesie rośnie. Czy rosną już jakieś borowiki w tym lesie, w którym zawsze z Grzesiem zbieramy grzyby. Rekonesans, czyli nie przegapić pierwszego wysypu. A co uda się znaleźć, zobaczycie sami, więc zapraszam na nowszy film w naszym wykonaniu. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browie, zewnętrzna szulka, ktoś wybiera przy moich filmach i jedziemy z tym filmem, bo już późno. Więc chodzimy z Grzesiem pomalutku i próbujemy coś trafić, ale jest pięknie. Zobaczcie, jak zielono. Ptaki śpiewają, a my spacerujemy po lesie na łonie natury, szukając jakichś grzybków. Las typowo borowikowy. Na razie idę mchem. Zobaczymy tu. Tylko nie wiadomo, drodzy Państwo, jak szukać, jak przyglądać się. Z tego względu, bo nie wiadomo, czy są większe, czy tylko łby. Łebki wystające z podłuchu. Więc pomału, pomału. Między jagodzinami. No jak, byku? Słucham? Nie wiadomo, jak szukać, nie? Nie wiadomo, jak szukać. Dopóki się nie znajdzie. Dopóki się nie znajdzie. Tak mówi Grzesiu. Nie wiadomo, jak szukać. Dopóki się nie znajdzie. Więc zostańcie z nami z scyzorykami, bo sam jestem ciekaw, co i jak. Zobaczymy tutaj przy drodze. Dróżką ubite jest. W lewo, w prawo. Ale jest bajecznie, pięknie. Słuchajcie śpiew ptaków. Baja. Nie jest sucho. Widzicie, nie szczelają tak liście. Mokro jest, drodzy Państwo, jest wilgotno, mokro, tylko trzeba poczekać, aż to wszystko będzie współgrało, parowało. Ale nic na razie nie widać, nie słychać i nie czuć. Nie czuć grzybów, nie czuć. Ok, idziemy bliżej Grzesia, tak aby się nie nawoływać. I jak coś Grzesiu trafi, to zawoła i to nagram. Ok, bajecznie. Bajecznie. Grzesiu coś ma. Zobaczymy, co. Co masz? Do fazerii. Gdzie masz go? A tu szukaj. Też mam szukać. Ja nie wiem, czy znajdę. Jest, widzę. No. Jest. To idzie pod grzybek. Pod grzybek.
prawdopodobnie. Zrywaj, twój jest, Grzesiek. No bierz rzeża, nie, dajże spokój. Masz kosę? Pewnie. Przez scyzoryk, żeby nie miał kosy? Taki ładny, zobacz, nie? No weź na pół go. Czyli tak wiesz. Zdrowy. Zobaczcie, drodzy Państwo, zdrowy, no. Więc fiku, miku. To masz dwie sztuki. No, taki malutki. No, okej, okay, ale jest, nie? I to przy drodze, zobaczcie. Są też droga. Takie muchomorki. Widzę, widziałem, no. Widziałem, ale są pogrzybki. No ciekawe, czy będzie jakiś prawosek. Dobra, więc idziemy dalej, drodzy Państwo. I widzicie sami, jak jest. Pierwszy tegoroczny. Tegoroczny. Ale Grzesiek, prawusek taki tegoroczny pierwszy, to jest, wiesz, jak będzie stary, to ci cieszył. Dokładnie. Grzesiu ma, więc na mnie teraz pora, aby coś trafić i wsadzić do mojego, jak to się mówi, koszyczka. Tu są jakieś ogrychy, ale to nie to. Tu to samo, wyżarte. Pójdziemy tędy. Pójdziemy trochę tędy. Zobaczymy tam między brzozami w liściach. Ale to z tamtej strony podejdziemy w tamto miejsce. Może tam coś będzie fajnego. Chodziło mi o ten lasek. Może tutaj coś będzie wystawało spod liści. Tak z ciekawości szybko przelecę po tym lasku. Ale nic nie widzę. Dokładnie. Nic nie widzę. Więc idziemy w stronę, gdzie chodzi po lesie Grzegorz. To jest szyszka. A to jest co? Nie, nie, nie. To, drodzy Państwo, nie borowik. Z daleka tak ładnie wyglądało. Ale to nie prawusek. To nie prawusek, drodzy widzowie, lecz muchomor. Niejadalny grzybek. Przewrócone grzyby i tu ktoś tędy przechodził lub zwierzęta strąciły, buszując po lesie. To też nie to, ani nie to, ani nie to i też to nie jest. To, ani to, dokładnie, to nie grzyby, które nas interesują dzisiejszego piątkowego dnia. Ojej, drodzy widzowie, czy wy to widzicie? Zobaczcie sami. Zobaczcie sami. Oj, ajajajajaj. Więc jest mój pierwszy prawusek. Ach, och. Zakryjemy.
Ta-da! Pierwszy borowik sezonu grzybowego 2024 w pyzy wykonaniu. Oj, 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 ajajajajaj. Piękny, prawy grzybek. Więc Grzesiu też ma, wołał. Praktycznie w jednym czasie trafiliśmy grzybki. Tylko Grzesiu ja pierwszy znalazłem, jakby co. Pierwszy byłem? Ale przyznaj rację, kto był pierwszy? Pierwszy prawdziwka znalazłeś, była pierwszy grzyba znalazłem. Nie, kto znalazł pierwszy? Nie, no ty znalazłeś pierwszy. No. A ty od razu. Tak wiadro, chodź go zerwiesz. Weź idź, ja się tu rozejrzę. Dobrze. O, ładny. Grzesiu. Oj, 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 oj. Ajajajaj, piękny. Piękny borowik Grzesia. Więc on go zerwie, bo to jego grzyb. Nie inaczej. Zobaczcie, jaki piękny prawusek, którego trafił Grzesiu. Śliczny, świętokrzyski, prawy grzybek. Przyznać musicie rację, więc poczekamy, aż Grzesiu go zerwie. To bierz kosę i czyń honory. Honory. Wykręcił. No. Korzeń gruby. Korzeń gruby, a tutaj jest zjedzony. No to zobaczysz, nie? Ale chciałeś znać, zobaczyć, jakie są. Czy duże, czy małe. Dla Państwa od razu. Zobaczymy. Sito. Zobaczymy. A góra na pół. Czekaj, tutaj patrz. No, tak jest piękny. No. No ale wiesz, tu wiadomo zdrowy, co... wiesz? Jego tutaj. Tak mówisz? No. No, chociaż nie bardzo. No, nie bardzo. Trzeba byłoby wykrajać. No, Grzesiek, a mój taki, zobacz. No, twój piękny. No. Zobacz, no, bo nie? Cały będzie zdrowy chyba. No, chyba zdrowy, no, ale ładny, to no. Zobaczymy pod koniec. No i co robisz z nim? Biorę go, nie? No chyba tak, no, zawsze to coś się wykroi. Sosik zrobisz, przyjadę. Ja zrobię? No, ty zrobisz. Ty gotujesz. Ja gotuję. Okej, okay, drodzy Państwo, więc szukamy dalej i jest bajecznie. Inaczej, bajecznie. Więc drodzy kochani, jak sami widzicie, mamy pierwsze świętokrzyskie borowiki 2024. Tak samo w jednym czasie. Tak ja, tak i Grzesiu. Więc sprawdzę później, czy mój będzie zdrowy dla Was, czy robaczywy, ale to na sam koniec go przytnę i zobaczycie, jak on mniej więcej w środku wygląda. Więc teraz idziemy dalej i szukamy naszych prawych świętokrzyskich grzybów. I jest kolejny prawy, nieduży, ale jest. Zobaczcie sami. Czyli drugi i pyzowy borowik. Wykręcimy. Drugi pyzowy borowik świętokrzyski. Nie inaczej. Piękny, prawy, mały grzybek. Tak samo widzicie, jak i Grzesia duży, zjedzony. Tak samo i małe, które już się pokazują w tych naszych świętokrzyskich lasach. Przynajmniej w tych, w którym my z Grzesiem zbieramy grzyby. A tu niedaleko, co jest? Sitaki. Więc... Sitaki też przytulę i zabiorę wraz z borowikiem. Grzesiu woła. Jak wiecie sami, on zostawia wiadro niedaleko grzybów, które znajduje i szuka, więc pomału. Co masz? No zapewne szukaj. No szukaj, widzę. I też Grzesiu ma dwa borowiki ładne. Więc je zrywa, bo to przecież jego grzyby. Więc je zrywa, bo to jego grzyby. Zrywaj twoje, nie? Przecież chciałeś jechać,
pierwsze ładne, no. Te będą fajne. Trzy. Cztery? Pokaż. Weź odsuń całe. Cztery. No, wyciągnij. Piękne, no. Cztery. Poczekaj, zakryję to. Czekaj, to trzeba no. Tutaj ślady. No, jest. Zobaczcie. No całe. Całe. No. Piękne. Borowiki. No, weź na rękę. Zobaczcie, jakie ładne. Świętokrzyskie prawoski. I zobaczcie na szczęśliwego człowieka. Grzesiu. No. Nie? Tego ci brakowało. Dokładnie. Przez zimę. Więc wiecie, co to znaczy? Oj, ajajajajaj. To już wiecie, drodzy Państwo, co to znaczy. To znaczy to, że to jest to. O, że to jest to. Ajajajajaj. Oj. 2024 pierwsze prawuski. Och, ach, ech. Coś pięknego, drodzy Państwo. Coś pięknego. Więc, drodzy Państwo, już jest pięknie. Pięknie i przyjemnie. Jest pięknie. Najważniejsze, że są borowiki. To co jest? Borowik był. Był borowik. A tu jest kolejny duży. Zobaczcie. Duży prawy grzybek zjedzony przez ślimaki. Więc idziemy dalej. Szukając naszych prawych grzybku. Więc przerwę zrobimy jakąś krótką. Łyk kawy, dosłownie, łyk kawusi i wasze zdrowie, drodzy widzowie, wasze zdrowie. Więc baja, idziemy dalej, szukając prawych. Przy okazji oczyścimy grzybki. Szybko. No i Grzesiowi damy. Nie inaczej. Sito. Łebek tylko zdrowy z tego jednego. Tego od razu tniemy. Ten jest zdrowy. Ten jest zdrowy, korzeń zdrowy. Tego krótko.
Ten też zdrowy. Zdrowy. Dobrze. Oraz tego też zdrowy. Dobrze. Dobrze. A więc tak, szybka piłka. I z takich ładnych coś zawsze się wybierze. Więc drodzy Państwo, widzicie jak to wygląda na tą chwilę. Jest godzina 8:21, piątek 14. I jeszcze mam taką prośbę co do niektórych kolegów, którzy piszą w komentarzach rzeczy jakieś niesamowite. Po prostu skąd kolega wie, co ja z grzybami robię? Po co zrywasz, jak nie bierzesz, czy coś w tym stylu? Zobaczcie sami jego wpis. A więc drogi kolego, zobacz. Wczoraj przyszłem z pracy. I datę na zegarku jest 13, czwartek. I kurki obok, które wyjąłem z lodówki. Więc suma sumom, grosz do grosza i wychodzi kokosza. Trochę tu, trochę kurek tam i jakaś zupina będzie. Więc proszę Cię na następny raz, żebyś nie pisał głupot. Po prostu, bo ja wiem, co z grzybami robię, co robię i jak robię. Więc trochę tu, trochę tam i zawsze coś będzie. Więc nie wypisuj takich zdetów. Proszę Cię o to serdecznie. I tyle, i aż tyle odpowiedziałem, wypowiedziałem się do komentarza, który napisał mi kolega, który mnie bardzo trochę zdenerwował. Idziemy poszukać Grzesia. Jakiego Grzesiu masz? Pokaż. No ładny. Ładny. Tylko jednego. Ja nie. Nie, nie, nie. Ja to znalazłem, stare kapcie były takie, że ślimaki zjadły. Dobra, idziemy dalej. Jest podgrzybek. Zjedzone przez ślimaki, ale jest. Więc, jak to się mówi, sztuka to sztuka. Choć to nie prawy grzybek, ale bardzo smaczny i jadalny grzyb. Oj, zobaczcie jaki piękny borowik, więc go przytulę, śliczny grzybek, ach, śliczny, prawy grzybek, dobrze, śliczny, idę do Grzesia, bo tam trafił 5 czy 6 prawych grzybów, więc drodzy Państwo, zobaczcie jak się chłopak cieszy, Grzesiu uśmiech, piękne, nie? I zobaczcie, co się tu dzieje, na co Grzesiu trafił. Jest tak, jeden,
drugi, trzeci, czwarty, piąty, siedem, tak? Czyń honory. Siedem sztuk, osiem. Tu jeszcze... Tak, osiem, no będziemy jeszcze liczyć. Malutki. Osiem, to dziewięć. No bierz, piękne, zobaczcie. Zobaczcie. Są trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Widzicie sami. Ile w końcu jest? Dziewięć. Dziewięć. Dziewięć sztuk i minął. I kto wygrał? Dobrze, drodzy Państwo. Dziewięć pięknych borowików. No, jest taki trep. Taki? No. Takiego znalazłem też jest, tutaj. Jest, jest, no. I coś tam może. To chcesz te moje? Weź! Nie, ja nie biorę, ty sobie weźmiesz wszystkie. A co ja zrobię z nimi? Sosik zrobisz, patrz. Dobra, ładno. To zrobię sosik. Okej. Okay. Dobrze, dobrze. Dobrze. Więc pomału będziemy kończyć. Ja mam mniej ten dzisiejszy wypad. Ale widzicie sami, że coś jest. Nie inaczej. Więc Grzesiu, coś od Ciebie powiedz. Jak Ty to widzisz, te grzyby dzisiejsze? Bardzo dobrze, jak na pierwszy raz. Jestem zadowolony. Zadowolony. I co, myślisz, że ruszą lada dzień? Może być tak. W ciągu tygodnia może być. I po niedzieli ciepło, ponad trzy dychy. Kościół to trzeba by przyjechać. Tak, to będą pierwsze grzybki, a później już będzie przestój. To będzie. Później nie wiem, chyba że będą deszcze. Deszcze, ale nie zapowiada się na to, więc... Więc zapraszamy do lasu. Do lasu. Więc tak jak mówię, Grzesiu nie bierze grzybów, więc dał mi, ja to pobieram. Wczorajsze kurki do tego dorzucę. Raczej kurki, które zbierałem ostatnio na filmie, czyli te. I coś z tego będzie. Piątkowe grzybki, a teraz czas na drugą zmianę do pracy. Grzesiu! Słucham. Ty to wiesz, zawsze do pracy zdążysz, przespać się i iść, a ja jeszcze chciałem film zmontować. Weź już przestań. Pochodzisz, poszukasz. Czyń powinność. Grzesiek, twoje, zbieraj je. Dobrze. Mówi, żeby wziąć, to wykręcam dwa borowiki grzesiowe. Ach, będzie sezon. Będzie się, drodzy Państwo, działo. Będzie się dziać w tym sezonie. Tu Grzesiu miał dwa. A zobaczcie, jeszcze tutaj są. Dwa. Wydubię. Widzisz? Są, tylko nie spojrzałem. Tak, no ale twoje. Dwa, to pięć było. Widzisz? Pięć borowików. Jeszcze... Dalej jeden pyrtek. Oczywiście grzesiowy. Oczywiście. Oczywiście. I we dwóch to można i grzybów nazbierać. Więc drodzy Państwo, leciało tak, pokazałem na filmie, nic dodać, nic ująć. Czas, żeby Grzesiu poszedł po nocy spać. Ja wybieram się na drugą zmianę. I tak mile spędzony czas. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Jedziemy na Kielce. Cześć. Cześć.